Dzieciaki, w środę popielcową rozpoczęliśmy czas 40-dniowego Wielkiego Postu. Będzie to okres, w którym przy ołtarzu nie będzie kwiatów. Kapłan będzie ubrany w szaty koloru fioletowego. Na mszy świętej nie usłyszymy słów Alleluja. W niedzielę nie będziemy śpiewali hymnu Chwała na wysokości Bogu. Wielki Post jest czasem niezwykłym. Trwa 40 dni, przygotowuje nas na największe święta w roku kościelnym, czyli na święta zmartwychwstania Pana Jezusa. Gdyż daremna byłaby nasza wiara, gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał. Wszyscy bowiem rodzimy się i umieramy. Ale tylko On jeden pokazał, że jest Panem życia i śmierci i powstał z grobu. Od kogo więc uczyć się przeżywania Wielkiego Postu? Wydaje mi się, że najlepszym nauczycielem będzie dziś sam Jezus, który 40 dni i nocy spędził na pustyni, na modlitwie i poście. A podczas tej jego 40-dniowej modlitwy i postu kusił go także diabeł. Zresztą sami posłuchajcie Ewangelii z dzisiejszej niedzieli. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił go diabeł. Po 40 dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Bożych. Wtedy zabrał go diabeł do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, swoim aniołom wyda polecenie o tobie. Na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Jezus mu odpowiedział: napisano także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twego. Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Lecz Jezus mu powiedział: idź precz, szatanie, bo napisano, Panu, twemu Bogu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił. Wtedy opuścił go diabeł, a zbliżyli się do niego aniołowie i służyli mu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Niech Pan Jezus będzie dla nas dziś takim wzorem, jak przeżywać Wielki Post, jak modlić się, jak się pościć. Ale szukajmy także pomocy i wsparcia u świętych, u naszych patronów, których imiona nosimy od Chrztu Świętego. Zobaczcie, od początku naszego dzisiejszego spotkania towarzyszy nam śpiew litanii do wszystkich świętych. Dziś właśnie, zamiast pieśni na rozpoczęcie mszy świętej, wspólnie wykonaliśmy litanię do wszystkich świętych. Kantor śpiewał wezwania, a my wspólnie odpowiadaliśmy: módlcie się za nami, módl się za nami. Niech także święci nasi patronowie będą dla nas wzorem, w jaki sposób przeżywać Wielki Post, w jaki sposób trwać przy Bogu i być Mu wiernym. Prośmy ich o to, aby nas wspierali w tej naszej drodze, którą rozpoczęliśmy w środę popielcową. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć dzieciaki!